Na pewno nie pamiętasz niczego o tym miejscu? Niczego, co by nam pomogło. Powiedz, bracie, dlaczego my właściwie to robimy? Nie wiem. O, to pocieszające. Słuchaj, wiem, że oczekujesz więcej od najmądrzejszego człowieka, ale Odyn nigdy mi nie mówił o tym miejscu. Dlatego namawiałem cię, byś poprosił o pomoc Freję. Wielokrotnie. Chyba nie chce ze mną rozmawiać. Wprost przeciwnie, bracie. Ale wmawiaj sobie, co tam tylko chcesz. Przed nami brzeg. Widzę czarny piasek. Dokładnie tak, jak stało w zaproszeniu. W końcu dotarliśmy. Coś się dzieje. No to zaczynamy od zera. To było nieco niepokojące. Jakbyśmy pogrążyli się we śnie. Chyba nie przyjmą nas tu z otwartymi ramionami. Zamknięte. Pewnie nie uznasz tego za znak, by odwrócić się i odejść. Rabat Fialvul, sinum hatum. Być panem samego siebie. Zapanuj nad sobą. Dość poetycko powiedziane, ale tak.
jest nie tak. Stałem się słabszy. W Walhali może się nie spodobać nasze włamanie. Za tobą! Nie takich przeciwników się tu spodziewałem. Ciekawe. Wygląda na to, że to miejsce lubi dawać ci wybór. Przynajmniej nie wchodzisz zupełnie bez niczego. To może być ostatni przyczółek Asgardu. Jest w tym coś nierealnego. Przynajmniej ta część wydaje się spokojna. Musimy się rozejrzeć. Naprawdę sądzisz, że Freja by nam w tym pomogła? Pomogła. Przemówiła ci do rozumu. Tak czy siak korzystny rezultat. A unikanie jej z pewnością nie jest korzystne. Nie unikam jej. Bracie, poszedłeś do cholernej Walhali, żeby się z nią nie spotkać. Przynajmniej się nie oszukuj. To nie jej unikam. Ja cenię Freję. Cóż, w to akurat wierzę. I miło, że to przyznajesz. Myślę, że ona też cię ceni na swój sposób. Uważa, że jestem przydatny. To nie to samo. Naprawdę tak myślisz? Myślę, że nie rozumie, o co mnie prosi. W
wróciliśmy na zewnątrz. Wkroczyliście do Walhalli i nawet nas nie poinformowaliście? Ciebie też dobrze widzieć, pani. To była sprawa osobista. Nie chciałem cię odrywać od obowiązków. Każde wkroczenie do Walhalli zasługuje na moją uwagę. To wejście jest tajemnicą. Kto wam o nim powiedział? 3 dni temu znaleźliśmy to na drzwiach. Kratosie ze Sparty, zostało rzucone ci wyzwanie. Pokonaj przeszłość, by zmierzyć się z przyszłością. Zapanuj nad Walhallą i nad sobą. Dalej są wskazówki, jak tu dotrzeć. Bez podpisu. Kto jeszcze wie o tym wejściu? Odyn i my. To pewnie pułapka. Chcesz tam wrócić? Przyłączysz się? O, nie chciałabym mieszać się w twoje osobiste sprawy. Poza tym nie mogę. W odróżnieniu od was, ja nie umarłam. Co się stanie, jeśli tam wrócę? Cóż, to zależy od ciebie. Walhalla czerpie ze wspomnień tych, którzy tam wchodzą. Będziesz jak otwarta księga. Jesteś pewny, że chcesz tam wrócić? Jak w ogóle udało ci się przejść? Otworzyłem ją siłą. Gołymi rękami. Otworzył ją siłą. Skoro uparłeś się, żeby tam wrócić, jest prostsza droga. Chodźmy. Sigrun, a może wrócimy później do tej wcześniejszej rozmowy? Tym razem, Mimirze, chyba dość już powiedziałeś. Ano, racja. Co do tej drugiej sprawy, nadal się zastanawiasz, racja? Owszem. A więc o to chodzi. Zatem nie będę ci przeszkadzać. Dobrze, generale. Tym razem będziesz przygotowany. Po pierwsze, Walhalla wymaga, abyś odprawił rytuał wyboru. Generale, wrota wpuszczą cię jedynie wtedy, gdy ukończysz rytuał wyboru. Teraz moje siostry opowiedzą ci o zasadach Walhalli i o wartościach. Co wiesz o tym miejscu? Walhalla pozwala osiągnąć równowagę tym, którzy tu przybywają. Chcąc dotrzeć na szczyt, nie możesz stale polegać na taktykach, które znasz. Używam taktyki stosownej do sytuacji. Oczywiście. Jeśli jednak zmienisz podejście, ukażesz Walhalli pełnię swojego potencjału. A Walhalla wynagradza takie popisy. Pamiętaj, żeby co jakiś czas mnie odwiedzać. Co ty masz do powiedzenia? Wyzwanie Walhalli nie polega jedynie na pokonywaniu przeciwności. Liczy się sposób, w jaki je pokonujesz i demonstrujesz swoje umiejętności. Możemy ci wskazać drogę, ale to Walhalla osądzi twoje postępy. Wróć do mnie, gdy osiągniesz cel, a przyjrzymy się efektom. Podejdź do wrót, gdy będziesz gotów kontynuować. Wówczas rozpoczniemy ceremonię. Jestem gotów. Eir, Gunr, za mną!
Leifa. Teraz możesz wkroczyć do Walhali poprzez te wrota, nie ponosząc kary za wtargnięcie. Dziękuję, Sylwia. A teraz masz jakieś złe przeczucia? Nie, wszystko dobrze. Dziękuję, tarczowniczki. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Nowa próba, nowe wybory, nowy początek. Nie powiedziałbym, że jest na mnie zła. Być może zirytowana. Z pewnością rozczarowana. Ale nie frasuj się tym, bracie. Nie pozwolę, by odwróciło to twoją uwagę od tego, co tu robimy. Czyli to nie żaden fragment Asgardu. Tylko coś powstałego z twojej pamięci o nim. Fascynujące. Przyznaję, bracie, pomysł Freyi jest dla mnie całkiem sensowny. Czy światy mogą mieć lepszego boga wojny niż generał, który zatriumfował podczas Ragnaroku i to próbując ratować ludzi? Z tobą na pokładzie ta jej cała rada pokoju mogłaby naprawdę zrobić dużo dobrego. To stanowisko, ten tytuł. Miałem go już wcześniej. Wiesz, co się stało. Ona wie, co się stało. Oczywiście, że wiemy. Ale dlaczego to, kim byłeś kiedyś, miałoby mieć większe znaczenie niż to, kim jesteś teraz? Nie widzisz, jak daleko zaszedłeś? Jakkolwiek daleko zaszedłem, zrobiłem to, uciekając od tamtego życia, od tego tytułu, tego tronu. Ano. Hmm.
Zakładam, że tak pamiętasz Jotunheim, prawda? Zgadzam się z tobą. Co do Rady Frey, to zacna idea. Zasługi Frey zapewnią jej sukces. Co masz na myśli? Światy znają i szanują Freje. Wszak to z nich się wywodzi. To doświadczona przywódczyni. Wystarczająco, by wiedzieć, że podział władzy jest najlepszą rzeczą. To, że chce dzielić się władzą, dowodzi, że jest jej godna. Nawet jeśli. Czemu zostawiać ją z nią samą? Bez Odyna światy mają szansę zaprowadzić nowy porządek. Gdy pojawią się konflikty, których nie będzie można rozwiązać słowami, Bóg wojny określi zasady i zadba o ich przestrzeganie. Światy potrzebują siły, rozumu i wiarygodności. Kogóż innego miała wybrać? Tak musiałeś zapamiętać Svartalfheim. Freya wie, że nie odmówię jej pomocy w potrzebie. Walczyłem o pokój i nadal będę to robił. Nie potrzebuję do tego ani tytułu, ani stanowiska dającego władzę. Obaj doskonale wiemy, jaką moc mają słowa i przysięgi. Ludzie muszą wiedzieć, że ci zależy na nich i na sobie. Że staniesz u ich boku. A ja wiem, że tak będzie. Rozumiem twoje obawy, ale zostawiłeś przeszłość za sobą. Wszyscy to widzimy. Nie wiesz o wszystkim, co jest we mnie. Co było w tobie? Opowiedziałeś mi o swojej przeszłości. I owszem, była straszna. Ale wielokrotnie dowiodłeś, że jesteś teraz kimś zupełnie innym.
Jest ścieżka, której szukamy. Do góry i naprzód. Serce Walhali. Czuję to. Jedyną korzyścią z tego szaleństwa w Walhali jest móc znowu ujrzeć cię w akcji. Od wielu księżyców nie widziałem w tobie tyle radości, co teraz. Gdy nie miałeś Atreusa i okazji do walki, martwiłem się o ciebie. Walka potrafi być oczyszczająca. Oto i oni. Dziwne. Wróciliśmy na zewnątrz, ale nie... No wiesz. Czasami sięgamy na tyle daleko, na ile jesteśmy gotowi. Decyzja Walhali czy twoja? Czy to znaczy, że już skończyłeś? Nie. Dowiem się, kto mnie zaprosił. Sądzę, że jestem blisko. Jesteś pewny, że warto za to umrzeć? A myślę, że nawykliśmy już do umierania. Nie drwij sobie, Mimirze. Walhala przywraca siły po zaszczytnej śmierci w walce, ale poza tym ustala własne zasady. Jeśli złamiesz którąś z nich, Kratosie, zagrożenie śmiercią jest tam bardzo realne. To przydatna wiedza. Jeśli przydatna, to dla ciebie to samo, co niepokojąca. Życzę ci szczęścia. Naprawdę. Wojownik tańczy w rytm zmian, z łatwością stawiając kroki. Czujesz się bardziej spełniony niż na początku? Jak można nie chcieć inwestować w siebie? Trwałe ulepszenie!
Bracie, posłuchaj. Mgła opadła. Może Valhalla staje się dla ciebie bardziej dostępna. W oddali widać tak wiele. Widać, jak wszystkie małe światy łączą się w wyższą krainę, a te posągi zdecydowanie wyglądają okazale. Poznaję ich. To sędziowie zaświatów. Pochodzą z mojej ojczyzny. Czas się streszczać, przykro mi. Nieodżałowany Midgard. A, zaczynam rozumieć, że kolejność światów, które odwiedzamy, nie jest stała. Bracie, czyj głos słyszeliśmy, gdy Valhalla odesłała nas od tronu? Też go słyszałeś? Ano? Mówił, że jest ci dłużny, czyż tak? Może to ktoś, kto poda nam pomocną dłoń? Wątpliwie. Był bogiem Grecji. Nie rozstaliśmy się w zgodzie. A, chodzi ci o... No widzę. Nie brak tu zgorzkniałych starych duchów. Mówiąc tutaj, mam na myśli oczywiście twoją pamięć. To przejście jest niedozwolone i nie można otworzyć go siłą. Zablokowane, póki nie spełnimy żądań Valhalli. Oh!
Olewaj, bracie! Bracie, tamten tron. Poznajesz go? Czy budzi wspomnienia? Należał do mnie. Odebrałem go Aresowi. To tron potworów. A, manifestacja troski, jakie niesie potęga. Symbol, który niechybnie musisz rozważyć. Wolę się go wyrzec. To nie zupełnie oznacza koniec sprawy. Symbolu nie da się zgładzić, zniszczyć ani zignorować. Należy nim zawładnąć. Nadać mu inne znaczenie. Przypomnieć, że nie liczy się tron, lecz ten, kto na nim zasiada. Tylko się nie zniechęcaj. Tym razem poczyniłeś nieco większe postępy.